Edyta Nawrocka, witam, zapraszam na serwis informacyjny. Co kryją tajemnicze drzwi? Poszukiwacze skarbów przy okazji 5. zjazdu eksploratorów rozpoczęli prace związane z próbą dotarcia do zawalonego tunelu. Czy jest to kolejna część niezbadanego do końca kompleksu Rize? Odnaleziono kabel telefoniczny, który może świadczyć o tym, że obiekt pełnił jakąś ważną funkcję. 5. zjazd eksploratorów to impreza, która po raz kolejny gromadzi odkrywców, pasjonatów historii i poszukiwaczy przygód. Gwoździem programu tegorocznej edycji, oprócz samego faktu, że dzieje się ona w pełnym tajemnic miejscu, jakim jest Włodarz, są gazoodporne drzwi ukryte w skarpie. W środowisku odkrywców już od dłuższego czasu istniały przypuszczenia, że w tym miejscu może mieścić się wejście do nieznanej wcześniej sztolni. Ciężki sprzęt wjechał na miejsce i rozpoczęły się próby rozwikłania zagadki. 5. zjazd. Formuła bardzo luźna, przyjeżdżają eksploratorzy, zrzeszeni w różnego rodzaju stowarzyszeniach, ale też indywidualni. W zasadzie mamy wszystkich dzisiaj, wszystkich takich znaczących eksploratorów. I znalazców Złotego Pociągu i wszystkie te największe grupy, które są. Wszystkie się zaprezentowały, wszyscy opowiadają o swoich ostatnich badaniach. Także to jest taki czas, kiedy się spotykamy. Wymieniamy doświadczeniami, pokazujemy nowy sprzęt, jaki się pojawił. Ja w zeszłym roku zgłosiłem 3 września tunel z Walimia, biegnący w kierunku tutaj Włodarza, masywu Włodarz. I po drodze namierzona została odnoga w kierunku Jugowic Górnych. I z dalszych badań i relacji wynika, że ten tunel prowadzi dokładnie do obiektu, który wiedzieliśmy, że jest. Jest to wejście, które nigdy nikt nie wchodził, zakopane stalowe drzwi, odkopaliśmy to i będziemy się te drzwi otwierali. Ciekawostką jest to, że kopiąc właśnie przed tym wejściem, wykopaliśmy kabel telefoniczny, ten kabel tam leży, można go obejrzeć, kilkudziesięcioparowy, a więc wiadomo, że jest to obiekt, można wnioskować po tym, że jest to obiekt wykończony całkowicie. O samym obiekcie Włodarz wciąż niewiele wiadomo. Nikt do końca nie zna przeznaczenia tej nazistowskiej struktury. Ciekawostką jest chociażby fakt, iż w jednej wybetonowanej hali znajduje się tryzub. Identyczny jak na ukraińskim herbie. Towarzyszy mu swastyka, lewo i prawo skrętna. Badacze i odkrywcy spotkali się kolejny raz, by powymieniać się spostrzeżeniami nie tylko związanymi z samym obiektem, ale też z tematami, które są na przysłowiowym świeczniku, jak chociażby Złoty Pociąg. Takie spotkania są potrzebne, żeby powymieniać się informacjami, powymieniać się spostrzeżeniami. Zawsze ktoś jeden od drugiego się coś może nauczyć. To jest zatrważające, że tyle lat po wojnie i tak niewiele wiemy. No, po to tu są też te spotkania, żeby jakieś metody badawcze między sobą porównać, żeby się wymienić informacjami. No zobaczymy. No. Na pewno, jeżeli chodzi o obiekt Rize, to wiemy bardzo niewiele. Prace związane ze Złotym Pociągiem rozpoczną się już wkrótce. 16 sierpnia zaczynamy kopać. Cała ekipa już jest zwołana. Wszyscy potwierdzili obecność, także 16 sierpnia będzie się działo. My nie będziemy wydobywać pociągu, my tylko chcemy pokazać, że on tam jest. My nie będziemy go wydobywać. Potrzebujemy na to od 5 do 12 dni. Piotr Koper i Andreas Richter swoje badania opierają na różnych źródłach, często ciężko dostępnych. Jak mówi jeden z odkrywców, dotarcie do starych map lotniczych jest praktycznie niemożliwe. Temat 65 kilometra jest tak dziwnym tematem, że nigdzie tych map nie ma. Próbowaliśmy je kupić i w Anglii, i w Niemczech. Nie do dostania. Nie ma. Po prostu nie da się. Zjazd nie jest imprezą skierowaną wyłącznie dla środowiska odkrywców. Zwykli ludzie również mieli okazję poczuć dreszczyk emocji związany z zagłębianiem tajemnic. Kompleks Włodarz jest otwarty dla zwiedzających, którzy tłumnie korzystają z takiej możliwości. Oprócz tego atrakcją były koncerty zespołów i możliwość zrobienia sobie zdjęcia z członkami grupy rekonstrukcyjnej, ubranej w mundury zarówno niemieckie, jak i radzieckie. Grupa nazywa się Wierchałka Namysłów. No, zajmuje się rekonstrukcją różnych zdarzeń, co wydarzyło się w czasie wojny drugiej, tak, zwłaszcza pod koniec wojny. I to jest odtwarzane raczej dokładnie. Gramy w filmach, tak? Graliśmy w filmach, jak Oczy Otwarte, czy Norymbergi, ale zmienili tytuł, jest country gra teraz i było kręcone w Osówce, w podziemiach, na terenie tutaj i na terenie zamku Czochy. Są repliki, ale też jest oryginalny, tak jak ten na przykład,
To jest, on jest zdekowana, ta broń jest, przez CELKA, czyli Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej w Warszawie, tak? I mamy większość broni oryginalnej, ale niesprawnej, można powiedzieć, bojowo, tak? No i też repliki, tak, tutaj jest Mauser, czy tutaj ten Mosin. Odkrywanie zakopanego tunelu niestety zakończyło się niepowodzeniem. Skarpa się obsunęła, uniemożliwiając dostęp za pomocą sprzętu, który był na miejscu. Nie wiadomo, jakie zostaną podjęte następne kroki. Czy eksploracja tajemniczego obiektu będzie kontynuowana, czy miejsce zostanie zabezpieczone i zapomniane na zawsze. Do Sądu Okręgowego w Świdnicy wpłynął już akt oskarżenia przeciwko dwóm byłym policjantom z komisariatu nr 5 w Wałbrzychu w sprawie śmiertelnego pobicia w trakcie pełnienia służby. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło 9 sierpnia 2013 roku w Wałbrzychu. Pokrzywdzony 35-latek, mieszkaniec dzielnicy Biały Kamień Piotr G., w godzinach popołudniowych został zatrzymany przez dwóch funkcjonariuszy policji z komisariatu 5 jako sprawca wykroczenia. Niestety według ustaleń prokuratury nie skończyło się tylko na mandacie karnym, mężczyzna został przed wypuszczeniem brutalnie pobity. Po kilku godzinach zmarł. Jak wynika z sekcji zwłok, przyczyną zgonu pokrzywdzonego było m.in. pęknięcie dwóch żeber i pęknięcie śledziony, które spowodowały krwotok wewnętrzny. W wyniku tych obrażeń, tak jak wcześniej stwierdziłem, pokrzywdzony zmarł. W związku z tym zdarzeniem funkcjonariuszom policji zostały przedstawione zarzuty pobicia ze skutkiem śmiertelnym, przekroczenia uprawnień, a także niedopełnienia obowiązku polegającego na sporządzeniu protokołu z zatrzymania pokrzywdzonego. Funkcjonariusze ci nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i skorzystali z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Prokuratorzy uznali jednak, że zgromadzony materiał dowodowy jest na tyle mocny, że skierowali już akt oskarżenia do sądu. Oskarżeni w lutym tego roku zostali zwolnieni ze służby. Teraz grozi im od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Złoty medal dla Moniki Hojnisz w biegu masowym. To jedno z wielu wyróżnień w trzecich mistrzostwach Polski w biatlonie letnim w Czarnym Borze. Zawody zgromadziły najlepszych sportowców i wielu kibiców dopingujących ich zmagania. Biatlon w większości ludzi kojarzy się ze sportem zimowym. Trzecie mistrzostwa w Czarnym Borze pokazują, że bez śniegu jest to równie ciekawa dyscyplina. Zmagania zawodników w wielu kategoriach, piękna pogoda i oprawa muzyczna zapewniona przez ludowy zespół sprawiają, że ten stosunkowo mało popularny sport przyciąga coraz więcej ludzi. Zawody świetnie zorganizowane. Organizatorzy: gmina Czarny Bór, klub UKN Melafit Czarny Bór i Polski Związek Biatlonu. Bardzo dobrze współpracujemy. Piękna organizacja. Zawody przebiegają zgodnie z programem, planem. Kibice dopisują. Wierzę, że jutro, czy po południu dzisiaj, jutro niedziela, jeszcze więcej kibiców pojawi się tutaj na naszej arenie biatlonowej. Dla nich mnóstwo atrakcji. Najlepsi sportowcy z polskiego biatlonu i różne możliwości spędzenia miło czasu. Świetna organizacja, naprawdę jesteśmy super zadowoleni. Biatlon nie jest tylko dyscypliną zimową, ale również można uprawiać go latem i chcemy zostać w kontakcie z kibicami właśnie przez cały rok. Akcje promocyjne Polskiego Związku Biatlonu są to akcje typu Biatlon dla każdego, gdzie faktycznie jesteśmy przygotowani na pozyskiwanie młodych, utalentowanych sportowców, dzieci i przyciąganie ich naszą dyscypliną, ale w troszeczkę innym wydaniu. Tutaj jest to święto biatlonu, w którym spotykamy już najlepszych polskich biatlonistów we wszystkich kategoriach wiekowych. Praktycznie 90% zawodników startuje zarówno latem, jak i zimą. Są zawodnicy, którzy specjalizują się tylko w tym wydaniu biatlonu letniego, ale w praktyce, tak jak powiedziałam wcześniej, podwójnie przygotowujemy się i do lata, i do zimy. Można powiedzieć, że każde przygotowanie jest specyficzne i różni się naprawdę dużo, bo na przykład na lato, tak w wiosnę, żeby przygotować się do takich zawodów, trzeba naprawdę wybiegać dużo kilometrów na nogach, a wiadomo, jesienią to trzeba zrobić dużo kilometrów na rolkach i przetrenować to naprawdę ciężkimi treningami. Mała miejscowość, ale wielcy zawodnicy. Mistrzostwa Polski w biatlonie to świetna okazja dla fanów tego sportu do zobaczenia na żywo wielu znamienitych sportowców, których do tej pory mieli okazję oglądać jedynie w telewizji. Dla mnie to są zawody typu takie, że to są sprawdzenia strzelania, po prostu dobry trening, przygotowanie również do zimy. No wiadomo, że to już jest inna klasa.
Wiadomo, że te dzieci chcą jak najlepiej i fajnie się prezentują, fajnie biegają, fajnie strzelają. Na pewno to też potrzeba dużo czasu i poświęcenia, żeby one po prostu też wyszły, bo mają warunki, żeby po prostu wyjść na scenę międzynarodową. Są dwa podbiegi, można spokojnie biegać. Na pewno więcej dzisiaj daje tego wszystkiego zmęczenia i tego wszystkiego to słońce i ten upał, ale tak myślę, że też jest troszeczkę tej trasy w cieniu, także to nie jest, nie biegamy bezpośrednio w słońcu, także też się chronimy, także myślę, że jest dobrze przygotowana, także nie mam żadnych zastrzeżeń co do obiektu tutaj w Czarnoborzu. Mimo iż strzelanie powszechnie kojarzy się z męskim zajęciem, zawody pokazują, że kobiety równie dobrze radzą sobie w dyscyplinie sportu, jaką jest biatlon. Wyniki wręcz świadczą o tym, że czasem są nawet lepsze. Zawodniczki, które liczą się na świecie, bo startują zawodniczki, które wygrywają puchary świata, ale też są medalistkami mistrzostw świata. Także naprawdę jest najwyższy poziom krajowy, ale też i międzynarodowy, można powiedzieć. No, coś wspaniałego, że możemy widzieć tylu wspaniałych zawodników tu w Czarnoborze, w powiecie wałbrzyskim. Jest to niezmiernie nam miło. Sam obiekt, na którym rozgrywają się już kolejny raz zawody, z roku na rok bardziej się rozbudowuje. Sukcesy lokalnego klubu UKN Melafir pokazują, że jest to świetna baza treningowa dla młodych zawodników. Mamy bardzo młodą, można teraz powiedzieć, kadrę narodową, mamy jeszcze młodszą kadrę młodzieżową i czekamy na kolejnych zawodników, którzy właśnie do tych kadr będą dołączać. Mamy nadzieję, że będzie ich jak najwięcej, wtedy przy zdrowej rywalizacji i poziom biatlonu polskiego będzie coraz wyższy. Jest to obiekt, który bardzo prężnie się rozwija. Praktycznie co roku widzimy postępy. Jest w planach budowa rolkostrady, co bardzo by nam ułatwiło tak naprawdę treningi w Polsce i nie widzę przeszkód, żeby mogły być rozgrywane. Jeżeli jest w planach rolkostrada, to tak samo mogą być trasy zimowe, wręcz wcześniej jeszcze można zrobić trasy zimowe i nie widzę przeszkód, żeby tu rozgrywać na początku zawody ogólnokrajowe, a być może i w przyszłości trochę powiększyć strzelnice i być może spełnią się marzenia i jakieś zawody międzynarodowe. Miejmy nadzieję, że zawody w biatlonie letnim odbywać się będą również za rok, a być może skoro obiekt się rozwija, zobaczymy także mistrzostwa zimowe. Pełną tabelę wyników znaleźć można na stronie biatlonletni.pl. Serdecznie zapraszam Państwa wszystkich do Jedliny Zdroju na świetną muzykę gitarową, która rozbrzmiewać będzie w tym kurorcie od 12 lipca. Codziennie o godzinie 19 koncerty gitarowe. Szczególnie polecam Państwu 14 lipca koncert hiszpański nocturn w wykonaniu Agnieszki Relis, świetnej polskiej śpiewaczki oraz gitarzysty wirtuoza Krzysztofa Meisingera. Następnego dnia, 15 lipca, usłyszymy legendę gitary Leszka Cichońskiego. Następnego dnia, w sobotę, 16 lipca, zagra Magdalena Czwojda i Marta Zalewska. A ostatniego dnia, w niedzielę, Django Bango, projekt polsko-romski, świetna muzyka z kręgu latynoskich, klimatów, flamenko, jazzu oraz muzyki cygańskiej. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do Jedliny Zdroju.
To wszystkie wiadomości w dzisiejszym serwisie. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.